Oni za każdym razem udowadniają, że można lepiej. Zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych Rywal działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w zawodach sportowych chętnie uczestniczą i odnoszą przy tym niemałe sukcesy. W tym klubie zrzeszonych jest ponad 20 osób aktywnie ćwiczących. Mamy ponad 30 wolontariuszy, trenerów i działaczy, którzy przygotowują zawodników do zawodów sportowych. W jakich zawodach sportowych w ostatnim roku uczestniczyłeś? Ping-pong, biegi, no i tenis stołowy. I jakie masz sukcesy na swoim koncie? Złoto w tenisie stołowym, zdarza mi się drugie miejsce. Idealnym momentem na podsumowanie sukcesów rywala jest szósta już gala sportu. Do plebiscytu nominowani są zawodnicy, którzy w danym roku szkolnym, kalendarzowym uczestniczyli w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez olimpiady specjalne, czy to regionalnych, czy ogólnopolskich. W tym roku wytypowaliśmy 13 zawodników i byli oni nominowani w trzech kategoriach, czyli zawodnik roku, zawodniczka i aktywny sportowo. Najlepszym zawodnikiem 2022 roku został Marcin Spyra. Wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki odebrała Wiktoria Wańdoch. Jeżdżę na rowerze, gram badmintona, no i lubię też grać w siatkę. A czy któraś z tych dyscyplin tak podoba Ci się najbardziej? Badminton. Kuba Żelazowski, miłośnik piłki nożnej, podczas szóstej gali sportu odebrał nagrodę aktywny sportowo. Interesujesz się piłką tak poza tylko graniem? Masz jakiś swój ulubiony klub, ulubionego piłkarza? Roberta Lewandowskiego. Pewnie. A dlaczego lubisz najbardziej Roberta Lewandowskiego? Bo jest najlepszy. Sukcesy, nagrody i wyróżnienia cieszą i dają satysfakcję zawodnikom, jak również ich rodzicom. Najmłodsze dziecko to od niedawna dopiero uczęszcza do tego klubu. Te starsze to już od początku są, także uprawiają różne te dyscypliny, no i sprawia im to przyjemność po prostu. Zarząd klubu Rywal przyznał również nagrody specjalne, których laureatami zostali Kacper Cioch i Krzysztof Kucharski.